Siemanko, tutaj Pablo. Dzisiaj porozmawiam o tym, z jakimi pojęciami powinieneś się zaznajomić, jeśli zaczynasz swój trading od zera. Pomijam tutaj osoby takie, które na przykład nie wiedzą, czym jest take profit, stop loss, nie umieją otworzyć pozycji, jest masa filmów na YouTubie tego rodzaju, także ja nie będę po prostu tego powielał, bo to nie wyróżnia się niczym ciekawym, także ja chcę wnosić bardziej takie niuanse w tradingu, już dla osób trochę bardziej zaawansowanych, i takich, które chcą jak najszybciej z punktu A przejść do punktu B. Także dzisiaj poświęcę czas początkującym typowo osobom i wymienię trzy rzeczy, które początkujące osoby powinny wiedzieć, zanim rozpoczną swój trading i co jest warte tego, żeby się tego nauczyć i żeby to stosować. Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zwrócić uwagę, jest zarządzanie kapitałem. Nawet jeśli posiadacie 100 dolarów kapitału na trading, to zarządzacie tymi 100 dolarami. Co mam na myśli? Zarządzając kapitałem, jeśli wchodzicie w trada, to wiecie, ile ryzykujecie na transakcję. Zawsze ryzykujecie tyle samo procent. Od tego zacznijcie. Potem będziecie mogli to ulepszyć na podstawie takiej, że wiecie, ile ryzykujecie na dany setup. Na przykład na jeden setup ryzykujecie 0,5%, na drugi 1%, na przykład na inny 1,5% i tak dalej. Jednak dobrą wejściową bazą w trading jest ryzykowanie tyle samo na każdą transakcję. Będzie to najlepiej od 1% do 3%. Już śpieszę z wytłumaczeniem, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto napisze komentarz: co ty gadasz, jak to 1%? Przecież 1% z 100 dolarów to jest bardzo mało pieniędzy, jak ja zbuduję na tym depozyt. Pablo, co ty do mnie gadasz? Ty jesteś głupi. Teraz śpieszę z wytłumaczeniem. Dlaczego powinieneś mimo posiadania tak małej kwoty i tak zarządzać w ten sposób kapitałem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyrabiasz w ten sposób dobry nawyk. Czy jako trader planujesz cały czas handlować 100 dolarami? Nie. Dlaczego? Żyjemy w XXI wieku. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do dużego kapitału w bardzo prosty sposób, jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności i umiemy to udowodnić. Mamy dostęp do zewnętrznych inwestorów, mamy dostęp do prop firm i możemy śmiało kupić nawet najtańszy challenge za 49 dolarów na konto 5000 dolarów fundowane i na nim handlować i z niego zrobić wypłatę i wykorzystać potencjał tych 49 dolarów o wiele większej dźwigni. Oczywiście mówiąc dźwignia, nie mówię tutaj o brokerze, tylko po prostu o możliwości, jakie daje nam prop firma, czyli dostęp do kapitału 5000 dolarów, czyli 1% z kapitału 5000 dolarów jest to 50 dolarów. Jeśli zarządzamy ryzykiem, ryzykujemy na pozycję 50 dolarów po to, żeby zrobić RR 1 do 3, czyli zarobić 150 dolarów, to zobaczcie, że naszą inwestycję, jaką było 50 dolarów, mnożymy razy 3, robiąc wypłatę z takiego propa. Także wykorzystujemy w ten sposób o wiele bardziej nasz kapitał. I te pieniądze, które wypłacimy, mogą nam posłużyć do budowania własnego rachunku. Dlatego bezużyteczne jest handlowanie w sposób typu ryzykowanie po 20% na pozycję, po 5% na pozycję, bo nie utrzymacie konta w prop firmie, zarządzając w ten sposób kapitałem. Handlując w ten sposób, wyrabiacie dobre nawyki, które w długim terminie pozwolą Wam budować kapitał w o wiele prostszy sposób. Wykorzystując prop trading i wyrabiając dobre nawyki. To jest klucz. Także podejdźcie do tego w ten sposób. Nie patrzcie krótkoterminowo. Trading nie jest krótkoterminową grą. Jeśli podejdziecie od początku do tego, tak jakbyście zarządzali kapitałem, dajmy na to 100 tysięcy dolarów, będzie Wam o wiele łatwiej potem zarządzać tym kapitałem. Właśnie w taki sposób, bo właśnie w taki sposób zarządza się większą ilością kapitału. Kiedy ryzykować 3%? To jest moim zdaniem maks, jaki możecie ryzykować na własnym rachunku. Dlaczego? I czym się różni zarządzanie kapitałem w prop firmie od zarządzania kapitałem na rachunku własnym? Zarządzając kapitałem w prop firmie, jeśli jesteście w drawdownie, wasze konto jest bezużyteczne. Bezużyteczne. Nie możecie zrobić wypłaty. Co jest odmienne w przypadku konta własnego. Jeśli budujecie własny rachunek na własnym koncie u brokera, to wasz wzrost kapitału wygląda w następujący sposób.
macie górkę, tak? Zarobiliście, dajmy na to 5%, wypłacacie po miesiącu połowę, jesteście tutaj, tak? Drawdown, bo jest wypłata, tak? W tym miejscu następuje wypłata. Następnie, znowu idziecie w górę, znowu wypłata. I tak wygląda budowanie się waszego kapitału. W prop firmie zarządzanie kapitałem wygląda w taki sposób, że jeśli macie tylko i wyłącznie górkę, zrobiliście na przykład 3%, jak najszybciej to wypłacacie i albo reinwestujecie w kolejne konto fundowane i je zdajecie, żeby znów je wykorzystać w ten sam sposób, lub reinwestujecie w te środki w kapitał własny i własny rachunek, tak, żeby go budować. To są dwie drogi, do jakich wykorzystujecie fundowany trading. Fundowany trading nie służy Wam do tego, żeby tam się skalować, budować, oszczędzać się ten kapitał, bo to jest bez sensu. Wykorzystujecie to tylko i wyłącznie do tego, żeby jak najszybciej dojść z punktu A do punktu B, czyli zostania zyskownym traderem, który ma własny rachunek, ma wystarczający kapitał do tego, żeby handlować po prostu na własnym rachunku. Oczywiście nie podchodzimy do tego na zasadzie takiej, że mamy konto w profirmie i chcemy jak najszybciej przepierdolić, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby je wykorzystać do tego, żeby długoterminowo budować też na własnym rachunku, bo nie jesteśmy wtedy zależni od żadnej profirmy, nie jesteśmy zależni, nie eksponujemy swojego kapitału na dodatkowe ryzyko w postaci takiej i swoich zysków, że profirma się zamknie, bo jeśli profirma padnie, no to nie mamy nic, tak? Nie mamy kapitału. Więc w ten sposób się zabezpieczamy. Kolejną rzeczą, na jaką powinieneś zwrócić uwagę po zarządzaniu kapitałem, jest właśnie stosunek ryzyka do straty, czyli od razu zrozumienie tego pojęcia, czym to jest. Sprawdzenie tych parametrów i zrozumienie ich. Na początku, jako osoba, która zaczyna, nie masz metody handlu, nie wiesz nic, ale spokojnie, zaraz to do czego dojdziemy. Zapoznaj się z pojęciem risk reward ratio i zrozum, jak to działa. I trzymaj się tego. To jest bardzo ważne. Pierwsza zasada, podpunktuję tutaj. Money management, czyli zarządzanie kapitałem, to jest coś, czym powinny się zaznajomić. Druga to jest risk reward ratio, stosunek ryzyka do straty. Do tego jako dodatek można dodać risk of ruin. To są najważniejsze rzeczy. Te pojęcia macie wszędzie wytłumaczone w internecie, także nie będę po prostu na to marnował czasu, żeby ten film był krótki i przejrzysty, żebyś miał całą, że tak powiem, listę tego, co powinieneś pierw wiedzieć, zanim wejdziesz w trading. Dobra? Trzecia rzecz to jest znalezienie metody. Uwaga, jak znaleźć metodę? Macie kilka sposobów. Albo ją kupić, albo ją stworzyć samemu, albo ją znaleźć w internecie za darmo, skopiować cokolwiek. To są jedyne trzy metody. Innej opcji nie ma. Najdłużej zajdzie Wam znalezienie własnej metody, bo musicie wtedy zebrać wszystkie dane, dopracować potwierdzenia, sprawdzić pary walutowe, czy handlujecie podczas sesji, to już styl tradingu, jaki tam macie, to zależy od Waszego stylu życia, kiedy macie czas na to, żeby siedzieć przed wykresem, ile chcecie siedzieć przed wykresem i tak dalej. Jednak co zróbcie, jeśli już wybierzecie dowolną metodę, jak chcecie znaleźć strategię swoją? To co zróbcie, to uwaga. Słuchajcie tego, bo to jest złoto. Złota rada i to może przyspieszyć dziesięciokrotnie przejście z punktu A do punktu B. Czyli z bycia w punkcie 0 do bycia w punkcie 1. Bycia zyskownym traderem i przynoszenia już profitów z rynku. Oczywiście poza psychologią. Będziemy to poruszać w następnych materiałach. Jeśli poznacie jakąkolwiek metodę, trzymajcie się jej, nie szukajcie dużo metod. Nie szukajcie dodatkowych metod. Znajdźcie jedną metodę i napierdalajcie jak głupi tą jedną metodą. Dlaczego? Bo będziecie deluzjonalni w patrzeniu na rynek. Jeśli jesteś w punkcie zero i teraz mnie wysłuchasz i weźmiesz te słowa na poważnie, naprawdę przyspieszysz swoją drogę dziesięciokrotnie do bycia zyskownym traderem. Tylko nie ignoruj tego, nie bądź ignorantem, tylko mnie posłuchaj. Jestem prawdopodobnie 10 razy dłużej w tym niż Ty, jak nie 800. Znajdź metodę, doskonal ją, stań się w niej mistrzem. Musisz być deluzjonalny w patrzeniu na rynek. Jeśli będziesz znał kilkanaście metod, podam Ci przykład, zgubisz się na wykresie. Zaczniesz szukać milion rzeczy, milion zagrożeń podczas prowadzenia pozycji. Nie będziesz wiedział nawet, czego szukasz. Znając jedną metodę i mając jeden schemat wejścia, to wszystko stanie się po prostu prostsze. Będziesz grał tylko i wyłącznie z jedną metodą i patrzył na prawdopodobieństwo tej metody. Nie będziesz szukał tak zwanego z mojej zasady NSCDD, czyli nie będziesz szukał chuja do dupy. Jest to niesamowicie ważne w tradingu i niesamowicie odciąża to głowę przed głupotami. Także naprawdę, jeśli jesteś początkującym traderem, odpaliłeś teraz ten materiał, zapisz to wszystko
i zrób to, co powiedziałem, a dojdziesz do swojego celu o wiele szybciej. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Mówi dla Was Pablo. Pozdrawiam serdecznie. Na końcu materiału, jeśli ktoś jest zainteresowany metodologią lub dołączeniem do grupy, zobaczeniem, z czym je się trading, czy w ogóle trading jest dla niego, to zapraszam. W materiale poniżej w linku w opisie macie dostęp do grupy i możecie zapoznać się z tym, co oferuję. Oraz jeśli ktoś jest zainteresowany metodą i podjęciem współpracy ze mną, no to też może to zrobić. Także zapraszam i dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie.